Bo polityka to jest wpływ na zmianę, to są działania polegające na tym, że zmieniam świat na lepszy, prawda? Zmieniam świat. Ja też nigdy wcześniej nie głosowałam, bo mam 19 lat, więc wszystkie wybory wcześniej, które były, to nie byłam jeszcze pełnoletnia. I pamiętam, że jakby wybory prezydenckie strasznie cierpiałam z tego powodu. To znaczy, ja idę głosować, bo nigdy w sumie nie zastanawiałam się nad tym, czy powinnam nie głosować. Ja, moja inicjacja obywatelska była dużo wcześniej niż pierwsze wybory. Teraz idę pierwszy raz do wyborów, ale działałam od 4 lat w sumie, od 2019 roku. Osoby nienormatywne mają, jak gdybym to określił, swojego z punktu widzenia obowiązek wziąć udział w tych wyborach. Te wybory dla mnie są kolejnym przystankiem w walce, która trwa od bardzo, bardzo dawna. W momencie, w którym przeprowadziłem się do Warszawy i też jakoś rozwinąłem swoją działalność aktywistyczną, ma jakieś dodatkowe pola, no to jakby PiS już był u władzy, prawda? Jakby w tym sensie dla mnie rządy Prawa i Sprawiedliwości to jest taka rzeczywistość, która trwa od wielu lat i to nie jest tak, że nagle doszło do jakiegoś znaczącego pogorszenia, nawet jeżeli niektórym się tak wydaje. I zdaję sobie sprawę z tego, że w momencie, w którym jakby pójdę do tych wyborów, no to będzie tak, jakbym poszedł na kolejną demonstrację, prawda? W sensie jest to kolejne działanie, być może małe działanie, bardzo małe, wystarczy przecież oddać głos. Nie możemy sobie pozwolić na komfort, że idziemy na wybory, wrzucamy, wychodzimy. Koniec. To się skończyło. Nie ma już takiej sytuacji. Nie żyjemy w takiej rzeczywistości, żebyśmy mogli sobie na coś takiego pozwolić. Jak już wybieramy demokrację, to pytanie o to, jaka to jest demokracja. I ja sobie nawet przygotowałam taki ważny, moim zdaniem, tekst z listu otwartego Jacka Kuronia i Karola Modzelskiego. To są lata 60. Oni byli rewizjonistami. Walczyli z systemem komunistycznym w Polsce. Chcieli go zmienić, naprawić. I o demokracji parlamentarnej piszą tak. Opowiadamy się przeciw systemowi parlamentarnemu. Doświadczenie tych obydwu dwudziestoleci wskazuje bowiem, że nie stanowi on zabezpieczenia przed dyktaturą, a jednocześnie nawet w najdoskonalszej postaci nie jest formą ludowładztwa, czyli władzy społeczeństwa. W systemie parlamentarnym partie rywalizują o głosy wyborców i z chwilą, gdy kartki wyborcze zostaną wrzucone do urny, programy wyborcze mogą być wrzucone do kosza. Posłowie w parlamencie czują się zobowiązani tylko z kierownictwem partii, która wysunęła ich kandydaturę. Wyborcy są zorganizowani w okręgi na zasadzie czysto formalnej, a więc zatomizowani, a prawo odwoływania posłów jest fikcją. Udział obywatela w życiu politycznym sprowadza się do tego, że czyta on wypowiedzi przywódców w prasie, słucha ich przez radio, ogląda w telewizji, a raz na 4 lub 5 lat udaje się do urny, by zadecydować, przedstawiciele której partii mają nim rządzić. Reszta się dzieje z jego mandatu, a bez jego udziału. Sam udział w wyborach nie przełoży się jakoś jednoznacznie na poprawę jakości życia. To jest dla mnie jasne. Jest to też jasne dla młodych osób. Myślę, że to też nie ma sensu oszukiwać nikogo, że nagle po pójściu do wyborów 15 października cały nasz świat się zmieni, cała Polska się zmieni. To tak oczywiście nie zadziała. No, budowanie czegoś pozytywnego, budowanie Polski dla wszystkich, Polski, gdzie szanuje się prawa kobiet, gdzie szanuje się prawa osób LGBT, no to jest praca, która wymaga czegoś więcej niż pójście oddać głos. Natomiast bez tego no, możemy jakby stracić tę szansę na zawsze, w tym sensie, że wszelkie walki zostaną uciszone. Jedyne, co nam pozostaje, to mobilizowanie się do tych wyborów, wzięcie udziału w tych wyborach z odmawianiem udziału w referendum. Taka parodia, jaką jest to referendum, zostanie po prostu uznana za to, czym jest, czyli za parodię. Na Węgrzech na przykład mieli to referendum, to jest tak już poza, mieli to referendum, nie mieli odpowiedniej ilości głosów, w związku z czym ono było nieważne, więc PiS wychodzi krok do przodu i stara się zapewnić sobie tę odpowiednią pulę głosów, żeby referendum było ważne.
niezależnie od tego, czy na przykład odpowiedzi mogą być źle udzielone, bo nie będą tam odpowiednio zakreślone i tak dalej. Więc możemy nie brać udziału w referendum, odmówić, prosić komisję, żeby odnotowała naszą odmowę przyjęcia karty. Inaczej nabijamy PiS-owi frekwencję, która będzie mu potrzebna do tego, żeby uwiarygodnić to referendum. Później, niezależnie od tego, że na przykład część głosów będzie uznana za nieważne, bo będzie źle złożona, nieprawidłowo, ale karty będą pobrane i będziemy się liczyli jako osoby, które brały udział w referendum. To są oczywiście takie slogany, jakby wszystko wymaga zaangażowania i wymaga pracy, natomiast w tym sensie zmiana społeczna wymaga jej w szczególności, dlatego że to i nie wystarczy to, że jakaś jedna grupa społeczna się zaangażuje, jedna grupa społeczna zacznie starać się o to, żeby rzeczywistość była lepsza, czy jakaś jej część po prostu, to wymaga, zmiana społeczna wymaga tego, żeby wiele grup naraz zaangażowało się solidarnie po to, aby coś osiągnąć. I w tym sensie wybory są jakimś jednym tego elementem, natomiast kolejnym i być może ważniejszym jest to, żeby na bazie tych wartości, które jakby przyświecają ludziom, którzy teraz starają się przekonywać osoby do pójścia i głosowania na demokratyczną opozycję, na bazie tych wartości należy zbudować coś więcej. Być może kolejne ruchy społeczne, które mogłyby doprowadzić do tego, że na wyborach niczego nie skończymy, a być może tylko zaczniemy. Przychodzi taki moment właśnie, że jakby ja znowu zaczynam to widzieć. Od kilku lat powstają kolejne ruchy społeczne, prawda? Strajk kobiet, obóz dla Puszczy, Siostry Rzeki, Wszystkie kolory tęczy, Grupa Granica, wszystkie sprawy związane z dziećmi, walka o osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny. Po prostu gdzie się nie ruszę, to widzę, że ludzie organizują się do spraw naprawdę bardzo ważnych. Naprawdę bardzo ważnych. I widzę te ruchy społeczne, jak one, ile ich jest, jakie są. Tam jest taki potencjał, powiedziałabym, kompetencji. Wydaje mi się, że to jest to, co chcę robić w tym czasie. Nie wyobrażam sobie podążać z jakąś karierą w świecie, który się dosłownie za chwilę kończy. I my jako ta tęczowa, kolorowa społeczność wyjdźmy w tych wyborach do przodu, a może nawet na czoło. Pokażmy się, że właśnie od nas zależy ten wynik. Od nas, od tęczowej, tej niby mniejszości pokazywanej i spychanej przez obecnie rządzących nas na margines i do kąta. Nie, jeszcze raz nie. Jak mówię, że te zbliżające się wybory to są wybory o wszystko, to mam na myśli, że to są wybory o to, w co wierzymy.